Nie udaję, nie kłamię, nigdy serca nie złamię mojego. Wciąż mnie uczy miłości i wciąż żąda czułości ode mnie. Nie grymasi, nie pije, tak się cieszy, że żyje tu ze mną. On mnie zawsze ochroni, przed smutkami obroni moimi. Więcej daje niż bierze, nie chce siadać przy sterze, no czasami na rannym spacerze. Gdy raz miłość w psim sercu zagości, to nie oprzesz się tej miłości. Załatwiłam. Dobra. Chodź, Bela. Chodź, piesku, chodź. Co się dzieje? Wyjeżdżamy gdzieś? Hamburgera nie biorę. Nie chcesz wziąć tego, to twoja ulubiona. Nie, nie będę się tym bawić nad jeziorem. Wolę piłkę. To... Nie chcę go. Bela, tym razem nie jedziemy nad jezioro. A gdzie? Jedziemy dużo, dużo dalej. Halo? Mój numer karty 34. Poproszę taksówkę jak najszybciej. Dobrze, dziękuję. Dobrze. Proszę Państwa, jesteśmy w Warta Tower i rozmawiamy z panią Mają Sławoń, która została wybrana kobietą roku. Pani Mają, czy kobieta roku czuje się kobietą sukcesu? Nagroda Kobiety Roku jest rzeczywiście wielkim sukcesem naszej agencji promocji. Jest wielkim sukcesem moich pracowników. I właściwie tylko w pewnej mierze jest to moja zasługa. Z pewnością taki sukces wymaga olbrzymiej pracy. W związku z tym moje pytanie, jak wygląda pani zwykły dzień i co pani robi w wolnych chwilach? Wolne chwile. Wie pani, jak wygląda mój dzień pracy? Odbywam dziesiątki spotkań, rozmów, podpisuję dziesiątki umów, negocjuję z klientami. Codziennie zostaję po godzinach, a potem zabieram dokumenty do domu i pracuję do pierwszej, drugiej w nocy. Wolne chwile. O. Od czasu do czasu biznesowy lunch. Czyli nie ma czego zazdrościć? Wie pani, wszystko ma w życiu swoją cenę. Sukces także. Jest on w dużej mierze konsekwencją dokonanych wyborów. A czy pani wybrała dobrze? No chyba tak, skoro pani tutaj jest i przeprowadza ze mną ten wywiad. A jest pani szczęśliwa? Nie, nie, przepraszam bardzo, ale umawialiśmy się, że rozmawiamy tylko na tematy zawodowe. Taka była umowa. Równej, Bela! Pani Doroto, agencja utrzymuje się ze sprzedaży powierzchni komercyjnych, a pani ma do wykonania pewien limit. Musi pani zdobyć określoną ilość klientów. I na tym polega pani praca i pani się z tej pracy nie wywiązuje. My nie jesteśmy instytucją charytatywną. Pani prezes, ja bardzo się staram, naprawdę. Sytuacja na rynku jest trudna, firmy w ogóle nie mają pieniędzy, nawet jak czasami obiecują, to potem i tak przy podpisaniu umowy... Ja doskonale wiem, jak jest w dzisiejszych czasach. Ale albo się ma siłę przebicia, albo się jej nie ma. Równaj. Gdzie my jesteśmy? Po co my tu idziemy? Nigdy tu nie byłam. Pani prezes, ja panią bardzo proszę. Ja w przyszłym miesiącu obiecuję, że będzie lepiej i ja... Pani prezes, niech mnie pani nie wyrzuca. Ale niech pani nie wyrzuca. Bardzo mi przykro, ale będzie pani po prostu zwolniona. Rozumiem. Pani Asiu,
Pani Joasiu! Cholera jasna, zawsze gdzieś polezie. O, a to kto? Co to jest? Proszę natychmiast zabrać stąd to zwierzę! Miśka, a co ty tu robisz? Przyszłam porozmawiać. O co chodzi? Jakie zimne babsko. Minęło sporo czasu. Parę lat. Ostatni raz widziałyśmy się, kiedy zakładałeś pismo. No to już historia. Teraz prowadzę agencję promocji. Wiem, włożyłeś w to masę pracy. Jak we wszystko, co ma sens. A dla ciebie co się liczy? Ja nie przyszłam tutaj się kłócić. No to w takim razie czemu zawdzięczam wizytę? Chciałabym, a właściwie muszę prosić cię o przysługę. Mnie? Próbowałam załatwić to jakoś inaczej, ale nie wyszło i teraz tylko ty możesz mi pomóc. Co się gapisz? To jest Bela. Jest piękna, wrażliwa, delikatna i czuła. I bardzo ją kocham. Ja ciebie też. Chciałabym, żebyś się nią zajęła. Ale tylko na jakiś czas. No chyba oszalałaś. No chyba oszalałaś. A gdzie ty się podziewasz? Dobrze, połącz. Tak? Dziękuję, Andrzeju. No, myślę, że to jest sukces całej firmy. Ale dziękuję ci. Nie mogę. Jutro nie mogę, mam masę roboty. No dobrze, może w środę. I przepraszam cię, ale nie mogę teraz rozmawiać. Mam gościa. Dobrze, w środę wieczorem. Do zobaczenia. Sama nie wiesz, co mówisz. Przez tyle lat nie dajesz znaku życia i nagle się zjawiasz i masz szczelność prosić mnie o coś takiego. Pisałam do ciebie listy. Listy? Zwykłe pocztówki. W dodatku bez adresu zwrotnego. Los Angeles, Portugalia, Meksyk. Dobrze się bawiłaś? Bo ja w tym czasie ciężko pracowałam. Wiem, że wiele osiągnęłaś. Ale ty zawsze miałaś gdzieś poczucie obowiązku. Żyłaś jak chciałaś, robiłaś co chciałaś i wszyscy musieli to tolerować, bo to Misia, wielka artystka. Pewnie, że wielka. Daj mi coś wytłumaczyć, dobrze? Pozwól. Ja też ciężko pracowałam. Tak. Zajęłam się malarstwem, potem zaczęłam rzeźbić i osiągnęłam wielki sukces. Podróżowałam z wystawami po całym świecie i stąd te kartki do ciebie. Właśnie. W zeszłym roku pobraliśmy się z Tomkiem. Gratuluję. Jesteś szczęśliwą mężatką? Tak, jestem bardzo szczęśliwa. Tomek jest teraz na wyprawie w Himalajach, a... Majka, ja dostałam propozycję wystawy w Irlandii. To jest dla mnie bardzo ważne i bardzo prestiżowe. Muszę tam jechać. A nie mam z kim zostawić Beli. Nie zostanę tutaj. No to trzeba było pomyśleć o tym wcześniej. Skoro wiedziałaś, że będziesz wyjeżdżać, po co wzięłaś sobie psa na głowę? Nie lubi mnie. To dobrze, też jej nie lubię. Majka, ja wiem, że między nami nie zawsze dobrze się układało, ale może właśnie teraz jest czas to zmienić. Wiesz co, podobno są hotele dla psów. Nie chcę zostawiać jej w hotelu, chcę ją zostawić z kimś bliskim. Z kimś bliskim, chyba żartujesz. Nie. Naprawdę mi na tym zależy, to dla mnie bardzo ważne. Ty jedziesz dobrze się bawić, a ja mam mieć kłopot na głowie. Poza tym nie lubię psów. Wszystko będzie dobrze. Zaufaj mi. Nie zostawiaj mnie, proszę. Nie możesz ze mną tam jechać. Tam nie można zabierać ze sobą psów. Jakoś się dogadacie, zobaczysz. Ale ona mnie nie lubi. Majka wcale nie jest taka zła. Bardzo cię kocham, malutka. Ja ciebie też. Bądź grzeczna i trzymaj za mnie kciuki, dobrze? Tak. Wtedy na pewno wszystko będzie dobrze. Będę tęsknić za tobą. Lubię mieć wszystkie sprawy załatwione. Nie myśl, że nie pamiętam, jak pomogłaś mi rozkręcić pismo, zrobiłaś całą koncepcję artystyczną. Nie zapomniałam tego. Jedyne, czego nie chcę pamiętać, to tej kłótni, po której wyjechałaś i zostawiłaś mnie ze wszystkimi sprawami.
Bo wydawało mi się, że chcesz mi zabrać Tomka. Bzdura. Zawsze byłaś o niego chorobliwie zazdrosna. Bo byłam potwornie zakochana. Dziwisz mi się, że rzuciłam wszystko i wyjechałam za nim do Tybetu? To już teraz jest nieważne. Dobrze, zgadzam się. Zostaw tu to zwierzę. Ale na 2 tygodnie i ani dnia dłużej. W torbie masz jej kocyk, ulubione zabawki, miski i jedzenie. Jakby zbrakło jedzenia, to zawsze dam musisz iść do sklepu. Dam sobie radę. Chyba to żadna filozofia nakarmić psa. Nawet nie wiesz, jak ci jestem wdzięczna. Nigdy ci tego nie zapomnę. Trzymaj się. Bela, zostań piesku. Nie chcę z nią zostać. Czekaj na mnie. Majka! 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 Nie będę płakać, przyrzekam. Tylko wracaj szybko. Dzień dobry. Dzień dobry, mówię. Von stąd! Von! Von! No nie. O Boże. Coś okropnego. O. Wypraszam sobie tego typu historię. Nieźle się zaczyna. Bela, musimy ustalić pewne zasady. O, formalistka. Paragraf 1. Psu nie wolno wchodzić do mojego łóżka. Paragraf 2. Pies śpi na swoim posłaniu w przedpokoju. O nie, jest gorzej niż myślałam. Zrozumiano? Tak jest. Pies chyba nie ma pcheł. Drapać się też nie wolno, bo to wygląda nieelegancko. Nigdy cię nic nie swędziało. Aha, i jak będziemy na spacerze, to masz chodzić przy mojej nodze i bezwzględnie wykonywać wszystkie moje polecenia. Zrozumiano? Tak jest. I co jeszcze, panie kapralu? I psu nie wolno zadawać się z innymi psami. O nie, nie wytrzymam. Wychodzę. Ja w ogóle nie rozumiem, po co ludzie trzymają w domu psy. Jeszcze na wsi to wiadomo, pies pilnuje domu albo zagania owce, ale w mieście pies roznosi tylko brud i zarazki. O, do tego jest rasistką. Teraz ja idę do pracy. Słyszysz mnie, Bela? Słyszę. Nie jestem głucha. Wychodzę, a pies ma leżeć na swoim posłaniu w przedpokoju. Tak jest. I proszę mi nie gubić sierści. Tak jest. Co? Pewnie jesteś głodna. Nie mogłaś mi wcześniej tego powiedzieć. Przez ciebie spóźnię się do pracy. Dawaj to. Może jakoś uda nam się razem przeżyć te 2 tygodnie. Tylko jak ja to wytrzymam? Ty jak ty, a co ja mam powiedzieć? Nie, to mi się nie podoba. Za konwencjonalne. Banał. No to ewentualnie może być. Rozczarował mnie pan. I to jest pismo reklamujące wnętrza do sprzedaży. Uważa pani, że te zdjęcia są złe? Ale jak pan chce sprzedać biuro takim zdjęciem? Proszę się postarać, panie Bartku, bo inaczej współpraca nam się nie ułoży. Pani prezes, ja mam jeszcze nową serię. Bardzo przepraszam, pani prezes. Dzwonił pan Andrzej 3. Andrzej? Tak. Powiedz, że teraz jestem bardzo zajęta, że oddzwonię później. No co tam pan jeszcze ma? Proszę pokazać. Aha, tak? Pani Joasiu, proszę powiedzieć wszystkim szefom działów, że o 3 na radę. Dobrze. No, to ewentualnie może być. No tak, o to chodzi. Nie. Nie, proszę pana, takich spraw przez telefon nie będziemy załatwiać. Tak. Proszę.
może być jutro u mnie, powiedzmy, 2:10. Do widzenia. Boże, Boże, w co ja się wpakowałam? Spokojnie, tylko spokojnie. No mam dosyć tego. Boże święty. Jezus. Spokojnie. Chodź tutaj, bo się spóźnię do pracy. Bela, chodź tu. Zaraz, robi siusiu. Chodź tutaj. Słyszysz, co ja mówię? Słyszę. Spóźnię się przez ciebie do pracy. Głupia baba. Boże, Boże, co za głupi pies. Chodź tutaj. Proszę. Już. Szybciutko. Do domu. Kapeć. Mam tego dosyć. To co jej chodzi? Coś ty narobiła. Niedobry pies. Nic. Boże święty. Paragraf 22. Bawić się nie wolno. Proszę pani. No czego chcesz? Przecież byłyśmy na spacerze. Ciociu. Ciociu. No chyba widzisz, że pracuję. Smutno mi. Tęsknię za misią. Nie wiem, czego ode mnie chcesz. Ja się nie znam na psach. Odejdź. Nic nie rozumie. Nigdy za nikim nie tęskniła. Jędza. A siedź sobie sama w tych koszarach. Jędza. Ale mnie przestraszyłaś. No słuchaj, wchodzisz przez taras. Co sąsiedzi powiedzą? Dziś są twoje urodziny. Przyniosłem ci czysty zapach, już tak mi powiedzieli w perfumerii. Dziękuję. Zupełnie o tym zapomniałam, że dzisiaj mam urodziny. Słuchaj, mam tak strasznie dużo pracy. Pies? Suczka, proszę pani. U ciebie? Ach, to suczka. Nareszcie, brawo. Poznał się. Jakaś śliczna. Skąd się wzięła? Kolejny genialny pomysł Misi. Pogodziłyście się? Przyszła do mnie i powiedziała, że wyjeżdża do Irlandii, a ja mam się zająć jej psem. Byłam jej to winna, ona doskonale o tym wiedziała. Po prostu bezczelnie mnie wykorzystała. Bzdura, nie miała wyjścia. Nie, tak. Ona jest szczerą, fajną dziewczyną i nie ma w niej nic z wyrachowania. Tak dobrze ją znasz. Jesteście do siebie bardzo podobni. Mylisz się. Wcale nie jesteśmy do siebie podobne. Ona nie rozumie, że dorosły człowiek powinien kierować się rozsądkiem.
Marzenia to jest to jedno, ale trzeba żyć, pracować, płacić rachunki. I na tym polega dorosłość i odpowiedzialność. A ja jestem odpowiedzialna i nie mów mi, że jesteśmy do siebie podobne. Jesteś odpowiedzialna, tylko troszkę pogubiona. Wszystko, co robisz, chcesz robić na 200%. Ona zresztą tak samo. Jesteście obie wspaniałe dziewczyny. Misia na pewno. A jecz. Troszkę więcej czasu dla siebie i dla mnie. Dąbrowosław. A gdzie jest Maciek? A doktor Krajewski? No dobra, to przygotujcie stół. Za pół godziny. Przepraszam cię, wypadek. Przepraszam. Muszę odebrać. Tak, słucham. Tak, może pani. Jak to się wycofał? Proszę mnie natychmiast umówić z prezesem. Jak najszybciej. Dobrze, dziękuję. Sam widzisz, Andrzej. Przerabialiśmy to. Nic z tego nie wyjdzie. Wiesz, co ja czuję? Wszystko zależy od ciebie. No, przepraszam. Nie musisz się odezwać. Zimna ryba. Mogłam mu powiedzieć coś miłego, że ładnie pachnie, albo coś w tym stylu. Pani prezes, udało mi się. To znaczy, prawie mi się udało, ale jutro będą dzwonić, dadzą nam odpowiedź. A oprócz tego dwie bardzo dobre firmy są bardzo zainteresowane naszą promocją. No, trochę późno się pani obudziła. Pani prezes, błagam, ja mam bardzo trudną sytuację w domu. Mój mąż nie może znaleźć pracy, on szuka, ale nie potrafi. Ja mam małe dziecko, proszę. Każdy ma swoje kłopoty. Przepraszam bardzo, ale jestem umówiona w banku. Misia, jaka młoda. Dlaczego ona do mnie nie pisze, nie dzwoni? Misia? 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 Nie. To nie ona. Gdzie są te moje klucze, Boże? Boże. Troszkę zdenerwowana. Przecież ja niczego nie gubię. Cholera, jasna, no. Ale się wścieka. Dobrze jej tak. Dobrze jej zapasowa. Schowała wszystkie moje zabawki. Jędza. Idź już. No. Pa, pa. Gdzie ona schowała tę torbę? Nie, w ogródku. Nie, na pewno nie w ogródku. Zaraz, a może? Nie. No nie ma. Pod łóżkiem? A tu? Nie, to gazety. Zaraz. Jest! Jest. Porozrzucam po całym pokoju wszystkie zabawki. No. Udało się. Co to jest? Co to za kartki? Śmierdzą. Dziwny zapach.
chyba coś się jej stało. Bella. Bella, piesku, chodź, posiedź ze mną. Bella. Belunia. Belunia? Bella. Co to jest? Co mi pies przyniósł? No właśnie, co to? Brzydko pachnie. Tu 502-320-430. Proszę, zostaw wiadomość po sygnale. Cześć, Andrzej, mówi Maja. Proszę cię, przyjedź do mnie natychmiast, jak tylko będziesz mógł. Czekam na ciebie. Ojej, chyba coś jest nie tak. Rozumiesz coś z tego? Są wyniki biopsji. Co to znaczy? Misia ma raka. Niemożliwe, misia pojechała do Irlandii. Niemożliwe, powiedziałaby mi. Znała wyniki badań i tak po prostu sobie wyjechała? No oczywiście. Oczywiście, ona się nigdy niczym nie przejmuje. Nic ją nie obchodzą uczucia innych. No jak to tak? Po prostu sobie wyjechała do jakiejś Irlandii? Wiesz dobrze, że ona nigdzie nie wyjechała. Misia jest w szpitalu. Szpital? Psiakość to niedobrze. Zadzwoń, proszę. Dzień dobry, mówi Andrzej Dobrowa. Jestem lekarzem z chirurgii urazowej. Poproszę z ordynatorem. Ciociu, ciociu, martwisz się. A nieważne. Nieważne, wszystko będzie dobrze. Na pewno. Nie ma co gdybać. Misia też tak często mówi. Nie ma co gdybać, jasne. Zaraz muszę się trochę uspokoić. Dziękuję. Jestem tu. Ja też chcę iść. Ciociu, zabierz mnie. Ciociu, nie chcę tu siedzieć i czekać. Tomek wie? Dzięki Belli. Znalazła w torbie twoje wyniki badań.
Wszystko przez moje roztrzepanie. Jak ona się ma? Tęskni za tobą. No i w sumie jakoś dogadałyśmy się. Chciałabyś do pani? No nareszcie, domyślił się. Brawo. Dobra. Biorę to na swoją odpowiedzialność. Szybciej, otwieraj! Dlaczego mi nie powiedziałeś? Tomek jakby się dowiedział, nie pojechałby w Himalaje. Sam umierałby ze strachu. Ty chyba też. No ale gdyby operacja się nie udała, to miałabym przed sobą jakieś pół roku życia. Ale się udała. Doktor powiedział, że jest wszystko w porządku na razie. I że za kilka dni będę mogła wyjść. No ale nie pomyślałaś o mnie. Nie pomyślałaś o tym, co ja bym czuła, gdyby... Maja. Odkąd pokłóciłyśmy się o Tomka, nie miałyśmy ze sobą żadnego kontaktu. Ja byłam u niego strasznie zazdrosna, bo byłam okropnie zakochana i robiłam głupie awantury. Ale... To jest moja wina, że się od siebie tak oddaliłeś. Nie mów tak, proszę cię, nie mów tak. Ty zawsze chciałaś dobrze. To ja nigdy tego nie doceniałam. Ale chcę, żebyś wiedziała, że... zawsze cię kochałam. Misia? Też kocham cię. Misia! Bela! Bela! Misia! Chodź tu. Jak doktor zobaczy, wyrzuci nas ze szpitala. Bela! No już, kochana, już. Uważaj na panią, uważaj. Bela! Jak ładnie wygląda. Zwierzę w szpitalu? Jak koordynator to zobaczy, to stracę kolegę. Ja się wyspałam, nie wiem jak ty. Nie wiedziałam, że psy tak grzeją. Jak termofor. Będę sobie ciebie wypożyczać na noc. No nie wiem, czy się zdecyduję. Za bardzo chrapiesz. Moja śliczna. O, teraz śliczna, a na początku won było. No, koniec z panią. Za godzinę odwożę cię do twojej pani. Tak. Nareszcie. Nie, nie było tak najgorzej. Ale wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Z Miśką. Z moją Miśką. Mam bukiet dla ciebie. Dzięki za kwiatki. Proszę. Ty też masz kwiatki. Pani Doroto, uważam, że nie nadaje się pani do pracy w tym dziale. Proponuję pani stanowisko w dziale reklamy. Jezu. Nie wiem, co mam powiedzieć. Dziękuję pani. Tylko proszę mnie nie zawieść. Nie, nie obiecuję. Bardzo dziękuję.
Pani Asiu, proszę zwołać cały zespół. Musimy ustalić nowy podział obowiązków. Ja nie mogę ciągle zostawać po godzinach. Też mam jakieś swoje życie prywatne. Prawda? Oczywiście, pani prezes. Cześć, Misiu. Jak się czujesz? Dobrze się czuję. No. Nie potrzebujesz czegoś? Nie, naprawdę wszystko jest w porządku. Pracujesz nad czymś? Nie, jeszcze nie mam siły. Nie wróciłam do rzeźby, ale na razie szkicuję. No. A jak Bella? A tego nie wiem, to muszę się jej zapytać. Poczekaj. Bella! Tęskni za mną? Maja się pyta, czy tęsknisz za nią. Tęsknię. Tak, macha ogonem. Wiesz, bardzo mi jej brakuje. Przyzwyczaiłam się. A może byś nas odwiedziła, co? Oczywiście. Oczywiście wpadnę, jak tylko znajdę chwilę czasu. Tak? Wcześniej zadzwonię. Dobrze. Całuję was mocno. Trzymajcie się. Cześć. Bella! Słucham. Jezus Maria, co się stało? Nie, wszystko w porządku. My tylko na chwilę, można? Naturalnie. Bella, przywitaj się z ciocią. Bella, chodź tutaj do mnie, chodź tu, śliczna moja. Śliczna, kto ma taki mokry nos? A kto ma takie perfumy? Jak ładnie wyglądasz. Dziękuję. Kolacja? No, coś ładnie pachnie. Kto przychodzi? Andrzej. Wiesz, narzeka, że ciągle nie mam dla niego czasu. Jak ładnie pachnie. Bo będzie indyk z brzoskwiniami. Może zostaniecie. Nie, my tylko mamy coś dla ciebie i uciekamy. Dla mnie? Proszę. Chodź tu. Boże, jaki śliczny. O matko, ale czy ja dam sobie radę? Pewno, że dasz sobie radę. Przecież masz już wprawę. Dziękuję. Można? Miło was widzieć razem. Prawda, że cudny? Jak go nazwiemy? Może Kama? Oczywiście, kochanie. Kama? Jaka Kama? Przecież to chłopczyk. Nieźle się wszystko zaczyna. Słyszycie, chłopczyk? Nic nie słyszą. Jak zwykle. Nie udaję, nie kłamię, nigdy serca nie złamię mojego. Wciąż mnie uczy miłości i wciąż żąda czułości ode mnie. Nie grymasi, nie pije, tak się cieszy, że żyje tu ze mną. On mnie zawsze ochroni, przed smutkami obroni moi. Siadać przy sterze, no czasami na rannym spacerze, gdy raz miłość w psim sercu zagości.